Cześć, z tej strony Mirek. Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym popularnym programom antywirusowym. W tym odcinku pokażę Wam produkt firmy Kaspersky. Jest to program, taki cały pakiet zabezpieczający Total Security. Tutaj macie stronę internetową, z której możecie pobrać. Tak wygląda link do tej strony. Po wejściu otwiera się strona internetowa Kaspersky Lab i tutaj na stronie Kasperskiego możemy pobrać odpowiednią instalację. Czy to na komputer PC, czy na Maca. Klikamy pobierz i zapisujemy plik instalacyjny. Plik instalacyjny ma 150 MB, czyli możemy podejrzewać, że instalacja będzie odbywała się w trybie offline. No, jak widzieliście z poprzednich moich filmów, różnie to było. Czasami pliki były bardzo malutkie, a potem w trakcie instalacji dociągana była cała reszta instalacji. Tutaj jest odwrotnie, plik jest w całości przesyłany, także to pobieranie dodatkowych informacji odbywa się już tylko na poziomie zapewne szczepionek antywirusowych. Bardzo szybko pobraliśmy, otwieramy plik. Teraz program antywirusowy sprawdza, czy jest zainstalowana jakaś inna wersja programu. Klikamy kontynuuj. I teraz tak, przede wszystkim licencja jest w języku polskim, jak zobaczycie. Należałoby ją przeczytać i jeżeli wyrażacie zgodę, to potwierdzamy, że przeczytaliście i zrozumieliście i akceptujecie ten regulamin oraz warunki umowy. Następnie klikamy akceptuj. Jest już możliwość wydrukowania, jak widzicie. Klikamy akceptuj. Potwierdzam, że przeczytałem i zrozumiałem akceptację postanowień oraz warunki tej umowy licencyjnej. No, warto, jak powiedziałem, przeczytać te warunki. Potwierdzam. Jeżeli przeczytaliście, wszystko jest gotowe do instalacji, klikamy zainstaluj. Oczywiście szybkość instalacji będzie zależała od tego, jakie zasoby komputera, jaki komputer posiadamy. Będzie to zależało od prędkości dysku, wielkości pamięci RAM, jak również szybkości samego procesora. Tutaj ja pracuję na wirtualnej maszynie z jednym rdzeniem. Jest to tak naprawdę konfiguracja identyczna do tej, która została zastosowana w poprzednich filmach, w poprzednich instalacjach programów antywirusowych. Tutaj nic nie odbiega od przyjętego przeze mnie standardu. 2 GB RAM-u, jeden procesor, no i oczywiście wirtualny dysk twardy. Jeszcze pojawia się trzecia ikonka, Kaspersky Secure Connection. Instalacja, mimo że zegar pokazuje, że 5 sekund powinna jeszcze trwać, trwała znacznie dłużej. I teraz tak, co mamy? Wyświetliło się kolejne okno, zalecane, zaakceptuj zalecane ustawienia w celu wygodnego rozpoczęcia pracy z aplikacją. No i co tutaj mamy? Włącz ochronę przed reklamami. No to jest istotne, ciekawe rozwiązanie. Są różnego rodzaju adblockery. Tutaj w Kasperskim już jest to wbudowane. Usuń szkodliwe narzędzia oprogramowania adware. To jest też bardzo dobra funkcja. Dzięki temu nie będziemy musieli instalować jakichś dodatkowych aplikacji, żeby właśnie tego typu niebezpieczeństwa czy bardziej niepożądane programy odinstalować. Następnie wykrywaj pozostałe programy, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców i zapoznaj się z przewodnikiem po funkcjach aplikacji. Klikamy zastosuj i uruchomimy wszystkie te funkcje. Następnie gotowe. i Kaspersky jest już zainstalowany. Trwa jeszcze jakieś ostatnie kończenie tej instalacji, uruchamianie silników skanujących. Zobaczcie, w prawym dolnym rogu jest o tym, jesteśmy o tym informowani. No i oczywiście kontynuuj. Zobaczcie, to jest ten przewodnik, o którym była mowa, i ten przewodnik informuje nas, jakie usługi Kaspersky wprowadził. Bezpieczne pieniądze to jest zabezpieczenie przeglądarki internetowej w trakcie robienia zakupów oraz płacenia w bankach, logowania się po prostu na strony banku. Następnie Twoja kamera internetowa nie przechwyci nic bez Twojej wiedzy. Zablokuj dostęp do swojej kamery internetowej, korzystając z sekcji ochrona prywatności, czyli możemy zablokować kamerę. Często kamerki sobie zakrywamy, gdzieś zaklejamy, a tutaj nad tym czuwać będzie program antywirusowy. Surfowanie incognito, czyli bez pozostawiania śladów w internecie, a przede wszystkim może nie tyle w internecie, co pozostawiania śladów w swoim komputerze, w cookiesach i w innych miejscach, gdzie można sprawdzić, co było otwierane, oglądane. Program do zarządzania hasłami. Przy pomocy menadżera haseł możemy tworzyć te hasła, zapisywać je i dzięki temu programowi te hasła będą automatycznie wprowadzane. Czyli to, co ma teraz Firefox na zasadzie, czy każda inna przeglądarka internetowa, polegające na tym, że automatycznie uzupełnia dane, tutaj po prostu te loginy i hasła przechowywane są w sposób bezpieczniejszy. Informacja o kontroli rodzicielskiej. I ostatnie okno. Reklamowe bardziej. Informujące, że możemy Kasperskiego zainstalować na wszystkich naszych urządzeniach, takich jak tablety, smartfony. No i oczywiście teraz tak. Możemy wprowadzić kod aktywacyjny lub po prostu kupić licencję. Cofniemy się jeszcze o jedno okno. Możemy kupić, wpisać klucz, możemy kupić licencję albo aktywuj testową wersję aplikacji. Jeżeli tu klikniemy, to zostanie uruchomiona testowa wersja aplikacji na okres, zaraz zobaczymy, prawdopodobnie 30 dni, ale zaraz Wam to potwierdzę. Tak, 31 dni. Zobaczcie, licencja pozostało 31 dni. Jak sobie tutaj klikniemy, możemy wprowadzić kod aktywacyjny, który otrzymaliśmy. Jest to w pełni funkcjonalna wersja. Po zainstalowaniu oprogramowania Kaspersky program najpierw aktualizował swoją bazę wirusów, następnie włączył takie automatyczne skanowanie. Przy tej maszynie, to jest wirtualna maszyna, więc dużo wolniejszy dysk jest też dużo mniej pamięci, bo 2 giga tylko przeznaczyłem, no i tylko jeden rdzeń. Trwało to około 35 do 40 minut. Tyle trwała cała ta procedura z aktualizacji bazy wirusów i skanowania systemu, bo skanowanie włączyło się zaraz później. Dlatego też nie nagrywałem tego, ponieważ no, komputer bardzo mocno zwolnił. Oczywiście w momencie, kiedy posiadacie szybkie maszyny, ja tutaj posiadam znacznie więcej rdzeni procesora, gdybym przeznaczył przynajmniej jeszcze jeden albo dwa rdzenie i powiedzmy myślę, że 4 czy 6 giga ramu, to nie odczułbym żadnej różnicy w pracy programu. Ja chcę Wam pokazać na takich minimalnych ustawieniach, jak to wygląda i stąd no, musiałem chwilę zaczekać, bo program faktycznie No bo system operacyjny faktycznie mocno zwolnił. To teraz sprawdźmy sobie po kolei wszystkie opcje tego programu. Skanowanie, no tutaj mamy pełne skanowanie, szybkie skanowanie, skanowanie obiektów, czyli coś po prostu chwytamy i wrzucamy w ten sposób i uruchom skanowanie. Możemy też kliknąć poprzez dodaj plik, wtedy wybieramy sobie ten plik z dostępnych, no i w ten sposób mamy informację, czy dany plik jest zainfekowany, czy nie. Skanowanie urządzeń zewnętrznych i menadżer zadań. Tu widzicie, 45 minut temu przeskanowałem link do Firefoxa, to znaczy skrót do Firefoxa, no i 3 minuty temu skończyło się skanowanie, które miało na celu wykrywanie rootkitów. No i teraz tak, przejdźmy sobie do następnych opcji. Aktualizacja bazy danych, no możemy oczywiście aktualizować ją automatycznie. Zobaczcie, 21 minut temu aktualizacja zrobiła się automatycznie. No i oczywiście możemy ręcznie wymusić aktualizację. Bezpieczne pieniądze. Jest to taki moduł, który odpowiada za bezpieczeństwo transakcji, zarówno w banku, bankowych stron internetowych, jak i serwisów aukcyjnych, gdzie możecie kupować różne rzeczy, no tak jak na przykład Allegro, to tutaj możemy te strony dodać poprzez opcję dodaj stronę internetową i dodajemy adres tej strony, na przykład allegro.pl i po dodaniu takiej strony, zobaczcie, już HTTPS wykryło, automatycznie jak będziecie otwierać stronę Allegro, to będziecie otwierać ją przez tą opcję bezpieczne pieniądze. Jeżeli okazałoby się, że otworzycie stronę banku, której wcześniej nie dodaliście, no na przykład mbank.pl, zróbmy w ten sposób, to Kaspersky zapyta, czy kontynuować w bezpiecznej przeglądarce. Jeżeli klikniemy tak, to w tym momencie nasza przeglądarka właśnie korzysta z tych funkcji bezpiecznych pieniędzy. Kaspersky po prostu przejmuje kontrolę nad połączeniem. Tutaj nie znam do końca szczegółów, czy to połączenie jest dodatkowo szyfrowane. Podejrzewam, że tak, dodatkowo zabezpieczane. No i przede wszystkim sprawdzane są zapewne certyfikaty. To już gwarantuje sama przeglądarka. Niemniej jednak tutaj sam Kaspersky uruchamia dodatkowe zabezpieczenia tego typu strony. I zobaczcie, co się stało po wyłączeniu teraz tej przeglądarki. mBank już został dopisany. Jak sobie możemy sobie wejść w ustawienia, no i ustawić, czy przy tej stronie internetowej będzie od razu uruchamiana bezpieczna przeglądarka, czy pytaj o akcję, czy nie uruchamiaj bezpiecznej przeglądarki. Tutaj możecie sobie to zdefiniować. Wracając do dalszych opcji, menadżer haseł. Menadżer haseł nie jest od razu zainstalowany w Kasperskim, trzeba go doinstalować. Po prostu tutaj zamiast uruchom pojawia się przycisk zainstaluj, po kliknięciu instalacja automatycznie się uruchamia, plik się ściąga, aktualizuje, tak naprawdę nic więcej nie klikacie. No i później pojawia się taka opcja uruchom, więc klikamy sobie uruchom i teraz jesteśmy przez kreator przeprowadzeni. No oczywiście mogliśmy to pominąć tutaj w lewym dolnym rogu. I teraz tak, zobaczcie, czy korzystałeś już wcześniej z Kaspersky Password Manager? Tak, korzystałem, nie korzystałem. Klikam nie, dalej. No i znowu regulamin, który należy przeczytać. Jeżeli się zgadzamy, akceptujemy. Czy potwierdza, że w pełni przeczytałeś? Tak. Wybierz przeglądarki, z których korzystasz. No i tutaj możemy sobie wybrać, jeżeli byśmy mieli więcej tych przeglądarek zainstalowanych, to możemy sobie wybrać dowolną przeglądarkę lub wszystkie. Tutaj zobaczcie, macie informację, że na przykład Chrome nie jest zainstalowany. No i klikamy dalej, wyrażamy zgodę, plugin zostanie wgrany do naszych przeglądarek. No i teraz powiedzmy, ustawiamy sobie jakieś hasło, O, może w ten sposób. No, hasło słabe, myślę, że wystarczające. Dajmy gotowe. No i zobaczcie, jakie mamy tutaj ustawienia w tej opcji menadżera haseł. Hasła dla stron internetowych, klikamy sobie i teraz możemy dodać strony internetowe, które ustalić strony internetowe i wpisać od razu hasło. Dzięki temu, zobaczcie, jak klikniecie tą opcję, automatycznie przechodzicie do logowania. Czyli jeżeli macie jakieś tam strony poczty internetowej, czy jakieś inne strony, gdzie wpisujecie login i hasło, jeżeli skonfigurujecie tą zakładkę, to będziecie mogli zaraz po uruchomieniu przeglądarki od razu się zalogować na stronę. Nie zostaniecie w ogóle poproszeni o logowanie, tylko automatycznie Kaspersky przejmie tą funkcję. Cofnijmy się. Aplikacje. Tutaj możemy dodać aplikacje i ta sama zasada działania. Wybierz aplikację. Tutaj możemy przeglądać aplikacje, które mamy. I jeżeli jakaś aplikacja wymaga hasła, to ją wskazujemy i w momencie, kiedy ona zostaje uruchomiona, to to hasło jest podawane. Dobrze, anuluj. Zobaczymy następne opcje. Karty płatnicze. No i tu możemy sobie dodać karty płatnicze. Zobaczcie. I to nam, w czym to nam pomoże? To nam pomoże w płatnościach online. Jeżeli będziemy kiedyś proszeni w jakichś płatnościach online o podanie karty kredytowej, a korzystacie z tej formy płatności, to w tym momencie Kaspersky również uzupełni te niezbędne dane. Zobaczcie, jak to działa. Tu podajemy numer karty, tu podajemy miesiąc jej ważności, rok. To wszystko spisujemy z karty. Posiadacz karty, imię i nazwisko, to wszystko musi się zgadzać, no i kod CVV. Aha, najpierw musimy jeszcze określić, czy to jest Visa, czy Mastercard, no oczywiście. No i kod CVV to jest czterocyfrowy, gdzieś tam, o, powiedzmy tak. I jak zapiszemy, to po prostu w każdej, na każdej stronie internetowej, gdzie wybierzemy płatności kartą kredytową, te dane zostaną uzupełnione. Obrazy. I tu możemy dodać swoje obrazy ulubione. I teraz tak, przeczytajmy. Przechowuj swoje ważne zdjęcia i skany w formie zaszyfrowanej. Czyli w tym momencie, jeżeli wprowadzimy tutaj jakiś folder czy zdjęcia, które mamy, chcemy ukryć, nie chcemy wszystkim pokazywać, to nawet jeżeli dysk twardy zostanie przeniesiony do innego komputera, to nikt tych danych nie odczyta, nikt tych zdjęć nie będzie w stanie podejrzeć. Adresy e-mail. Dodaj często używane adresy, aby automatycznie wypełniać formularze online. Taką funkcję w sumie to ma przeglądarka internetowa, też może uzupełniać, ale tu jest dodatkowy moduł do tego i zobaczcie, wszystkie dane są podane, imię, nazwisko, możemy sobie wpisać kilka adresów mailowych, tylko jeden ustawić jako główny. Ciekawa opcja, zwłaszcza jak korzystacie często z jakichś formularzy internetowych. No i kolejna opcja, przechowuj swoje ważne notatki bezpiecznie i w zasięgu ręki. No i to samo, po prostu wprowadzamy tu sobie jakieś swoje notatki, zapisujemy i zobaczcie, taka notatka jest dostępna. Po wyłączeniu nikt jej nie przeczyta. Następnie jest opcja kontrola bezpieczeństwa haseł. I kolejna opcja, tutaj mamy już ustawienia i mamy ustawienia ogólne, gdzie mamy informację o automatycznej, który moduł uruchomi się automatycznie podczas włączania systemu Windows. Można ustawić hasło główne, zabezpieczenia, automatyczne blokowanie w czasie nieaktywności lub aby komputer nie był blokowany w ogóle. Następnie synchronizacja danych, auto uzupełnienie i auto wypełnienie. Tutaj mamy informację o tym, jakie dane mają być uzupełniane w przeglądarkach internetowych, w formularzach, które wypełniamy na stronach internetowych, no i konto MyKaspersky. No i oczywiście możemy się zalogować. Ta synchronizacja potrzebna jest w momencie, kiedy mamy większą ilość urządzeń i tak naprawdę wszystko mamy właśnie spięte w to konto MyKaspersky, bo musicie wiedzieć, że zarówno tablety, smartfony, jak i komputery można właśnie w tej usłudze MyKaspersky podłączyć, no i swobodnie nimi zarządzać. Następnie mamy przeglądarki i tutaj mamy informację, która przeglądarka jest domyślna. To już jest taka mocna ingerencja w system operacyjny. Można daną przeglądarkę odinstalować, usunąć. Następnie ignorowane strony. Tutaj możemy wprowadzić sobie adres internetowy stron, które nie będą zapisywały ani wypełniały haseł, czyli ten nasz menadżer. Ignorowanie stron, tutaj Kaspersky Password Manager nie będzie zapisywał ani wypełniał haseł na tych stronach. I oczywiście możemy po prostu podać jakąś stronę, na przykład w ten sposób, no i plusikiem. I tak kolejne strony możemy dodawać. Minusikiem po prostu tą stronę usuwamy. Następnie import, eksport. Tutaj importujemy dane z kopii zapasowej magazynu lub z magazynu utworzonego przy użyciu jednej ze starszych wersji Kaspersky Password Manager. Następnie importuj z przeglądarki i to jest bardzo fajna opcja, ponieważ możemy dane, które mamy z przeglądarek internetowych, tutaj w bardzo prosty sposób zaimportować. Gdyby tych przeglądarek było więcej, no to one się oczywiście pojawią. Importuj z menadżera haseł i dodatkowo kopia zapasowa. Zobaczcie, możemy utworzyć kopię zapasową swojego magazynu, aby przenieść dane do innego magazynu lub przywrócić dane, gdy staną się one niedostępne. To jest bardzo fajna opcja, ponieważ wszystkie te dane z magazynu, jak właśnie zarządzanie hasłami, wszelkiego rodzaju konfiguracje w tym magazynie są zapisane, dlatego też utworzenie kopii zapasowej, a potem za pomocą właśnie tej opcji u góry import w bardzo prosty sposób przywróci nam całą konfigurację w razie jakiejś awarii. Eksportuj do pliku tekstowego. Tutaj możemy wyeksportować swoje hasła i notatki do pliku tekstowego, a następnie wydrukować je. Zaawansowane. Tutaj mamy informację o aktualizacji, o serwerze proxy, o sortowaniu wpisów alfabetycznie i teraz zobaczmy, zrestartuj niestandardowe ustawienia sortowania, aby wyświetlić wszystkie wpisy w kolejności alfabetycznej. Nie widzę tutaj jakiegoś zastosowania większego. Śledź problemy. Zapisuj informacje techniczne o działaniu aplikacji w celu rozwiązywania problemów. I tutaj możemy gromadzić zdarzenia dotyczące aplikacji i wyświetlić szczegóły dotyczące treści przechowywania plików śledzenia. Czyli jeżeli jakaś aplikacja będzie zachowywała się w jakiś sposób niepoprawny, to Kaspersky jest w stanie to zidentyfikować poprzez gromadzenie danych o tej aplikacji. Może też ją zweryfikować w chmurze, czy aplikacja jest bezpieczna, czy nie. Ja sobie troszeczkę może to zmniejszę, żebyście... No, niestety nie idzie. Trudno. Powiadomienia o nowościach. No to jest ewidentna reklama. Jeżeli będą jakieś informacje z Kaspersky Password Manager, to te informacje po prostu dostaniecie. Dostarczanie wiadomości, no i tutaj jest również do celów marketingowych. To jest mniej istotne dla nas. Wróćmy do głównych ustawień i cóż jeszcze mamy. Ochrona prywatności. Wprowadzamy hasło. które wprowadziliśmy wcześniej podczas zakładania konta. No i tutaj mamy dwie opcje dość ciekawe. Kaspersky może włączyć taki moduł ochrony kamery internetowej, tak aby ograniczyć dostęp niepowołanym aplikacjom do naszej kamerki internetowej oraz surfowanie incognito, czyli zapobiega gromadzeniu informacji o aktywności na stronach internetowych przez włączenie właśnie tego modułu. I tutaj możemy zdecydować, czy chcemy tylko gromadzić, żeby były tylko gromadzone statystyki, czy w ogóle blokuj gromadzenie wszelkich danych. Wróćmy do głównych ustawień. Tutaj mamy kopię zapasową i przywracanie. Wybierz pliki do utworzenia kopii zapasowej. I zobaczcie, bardzo ciekawe rozwiązanie. Po pierwsze, możemy zrobić kopię zapasową na zewnętrznym urządzeniu konkretnych rozszerzeń lub folderów. Zobaczcie, na górze mamy moje dokumenty i pulpit. Poniżej mamy wszystkie obrazy, zdjęcia, następnie wszystkie filmy i pliki wideo i jeszcze niżej wszystkie pliki muzyczne. I jak to działa? Tak to działa, że którąkolwiek opcję zaznaczymy, na przykład weźmy obrazy i zdjęcia, to Kaspersky po prostu wyszuka wszystkie zdjęcia, wszystkie pliki z rozszerzeniem odpowiadającym plikom, odpowiadającym zdjęciom i po prostu je ściągnie do naszego dysku zewnętrznego. Zrobi po prostu backup, także nie musimy się martwić, gdzie są dane pliki, po prostu od razu dostaniemy informację, zostaną one po prostu pobrane z naszego dysku twardego, bez naszej ingerencji. Ale możemy utworzyć kopię zapasową plików z określonych folderów. Zobaczcie, jak to zaznaczymy i dalej, to tutaj możemy dodać dowolną ilość folderów konkretnych, które nas interesują i te foldery tylko archiwizować, robić kopię zapasową. Świetne rozwiązanie, to akurat jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj o kopiach zapasowych się nie pamięta. Kontrola rodzicielska. No, kontrola rodzicielska jest standardowo chyba we wszystkich już teraz programach, takich domowych programach antywirusowych. Ta kontrola troszeczkę jednak różni się od konkurencji. Już Wam powiem dlaczego. Klikniemy na konfiguruj ograniczenia. To przede wszystkim co mamy? Mamy podzielone tutaj z lewej strony na 4 opcje. Także mamy opcję dotyczącą komputera, aplikacji internetu i kontrola treści. Zazwyczaj programy antywirusowe, które mają kontrolę rodzicielską, skupiają się tylko i wyłącznie na tym module kontrola treści. Rzadko zdarza się, że są na przykład, jest taki moduł jak tutaj w Kasperskim, gdzie można skonfigurować godziny i dni, w których nasza pociecha po prostu może włączyć komputer, bo jeżeli sobie ustawimy blokowanie na przykład w proponowanych godzinach, albo damy dostęp tylko na 2 godziny dziennie, a nasza pociecha będzie chciała siedzieć dłużej, to po prostu nastąpi wylogowanie z systemu i koniec. Nie będzie dziecko mogło korzystać z komputera dłużej. Tak samo w weekendy, przerwy i tu mamy jeszcze harmonogram. Następnie informacja dotycząca aplikacji. Tutaj możemy blokować gry według treści i klasyfikacja jest po PEGI lub po ESRB. Możemy też wybrać kategorię gier. No i zobaczcie, albo zabroń korzystania z aplikacji. Po prostu klikamy ustawienia i podajemy aplikację, której nie pozwalamy włączyć się w momencie, kiedy korzysta z komputera dziecko. No to chwilkę trwa, zanim te aplikacje wszystkie zostaną wyszukane. No i po prostu zaznaczacie checkboxem i dodaj aplikację. No dobrze. Tak samo internet. Zobaczcie, też jest ograniczenie co do godzin na dzień. Możemy włączyć bezpieczne wyszukiwanie, kontroluj dostęp do stron internetowych, blokuj dostęp do stron internetowych z wybranych kategorii. Tu możemy sobie wybrać kategorie, które nie chcemy, żeby się wyświetlały naszemu dziecku. No, możemy zablokować ogólnie dostęp do stron, blokowanie pobierania plików, takich jak, zobaczcie, wideo, audio, aplikacje, archiwa, następnie kontrola treści, no i tutaj już jest filtrowane to, co po prostu wyświetla się w przeglądarce internetowej. No i możemy zablokować przesyłanie danych osobowych do firm trzecich i wykrywaj używanie słów kluczowych i tutaj wprowadzamy te słowa. Także bardzo rozbudowany moduł kontroli rodzicielskiej. No, niektóre programy konkurencyjne również mają te moduły rozbudowane, aczkolwiek Kaspersky naprawdę to dopracował, uważam, bardzo, bardzo dobrze. Jest jeszcze opcja MyKaspersky. Oczywiście po założeniu wcześniej konta w MyKaspersky po prostu kieruje nas na stronę internetową i na tej stronie internetowej możemy zarządzać wszystkimi swoimi maszynami, wszystkimi swoimi urządzeniami, na których oczywiście zainstalowany jest Kaspersky. Możemy te komputery tutaj dodać, zobaczcie, mamy taką opcję jak urządzenia, to jest to moje urządzenie, podsumowanie, zobaczymy, co nam w podsumowaniu pokaże. Aplikacja zostanie aktywowana automatycznie, ale to już mamy aktywowaną. Total Security to też mamy. Pobierz. Kaspersky Safe Kids, czyli kontrola aplikacji, kontrola rodzicielska. No to wszystko mamy zainstalowane. Tutaj nic nie musimy pobierać. Zobaczymy dalej. Tu możemy wpisać sobie nasz kod aktywacyjny, który kupimy. No tutaj jest kilka ciekawych porad. Zobaczcie. Dobrze, przejdźmy jeszcze do, wróćmy jeszcze do naszego programu, klikniemy sobie na więcej narzędzi, no i tutaj już mamy naprawdę całkiem sporo dodatkowych informacji. Przejdźmy sobie tak na szybciutko po kolei, czyli ochrona w chmurze, no to jest już teraz standard, jeżeli program ma jakiekolwiek podejrzenie, że dany plik może być zainfekowany, to po prostu konsultuje to z chmurą na zasadzie wysłania tego pliku, szybka analiza i wraca informacja, czy ten plik jest zainfekowany, czy nie. Kwarantanna, klawiatura ekranowa i coś bardzo ciekawego, Kaspersky Rescue Disk. Co to takiego? To taka opcja, jak sobie klikniecie, która pozwala tworzyć dysk CD awaryjny, do takiego awaryjnego rozruchu. Jeżeli okaże się, że nasz komputer no, całkowicie padł, kompletnie nie działa, to możemy sobie oczywiście wcześniej pobrać taką płytę botowalną, nagrać to na CD i wtedy z pozycji już przed uruchomieniem się tego systemu Kaspersky zaczyna działać, wgrywa odpowiednie ustawienia i próbuje rozwiązać problem, skanując komputer, no i przede wszystkim próbując naprawić system. Bardzo ciekawa opcja, warto z niej skorzystać. Moja sieć, tutaj mamy bezpieczne połączenie i to jest informacja o bezpieczna transmisja danych. O, zobaczmy może, o co chodzi. Ach, rozumiem, to jest to co wcześniej patrzyliśmy, ten tryb podczas wyszukiwania w sieci lub wpisywania informacji na stronach internetowych pozostawiasz po sobie wiele śladów. To jest ten typ, ta opcja surfowania bez no, pozostawiania swoich informacji, ale tutaj to działa jeszcze lepiej, bo to działa na zasadzie VPN-a. Zobaczcie, możemy się połączyć z różnymi bramkami, z różnymi routerami na świecie i wyjść adresem IP danego routera z danego kraju. Zobaczcie, to całkiem fajna lista. Wy zapewne wiecie, jak działa VoIP, przepraszam, jak działa VPN. Jeżeli nie wiecie i chcielibyście się dowiedzieć, dajcie znać, chętnie nakręcę osobny film o samym VPN-ie. Wróćmy do opcji wcześniejszych. Monitor sieci. Co tutaj będziemy mieli? Zobaczymy. O, patrzcie. Po pierwsze, macie aktywność sieciową, wysyłanie i odbieranie, otwarte porty, ruch sieciowy, zablokowane komputery i tutaj macie też informacje, zobaczcie, jakie porty są w danej chwili uruchomione, z jakimi adresami nasz komputer się łączy, dodatkowo jakie programy korzystają z dostępu do internetu. Naprawdę bardzo ciekawa, rozbudowana biblioteka informacji o tym, no, tak naprawdę co się w naszym systemie dzieje. Dzięki temu możemy wstępnie zdiagnozować, czy nie mamy jakiegoś problemu z systemem, czy nie wysyłamy za dużo informacji, a może czy na jakieś programy nie łączą się na podejrzanych portach. To jest naprawdę taka pierwsza linia weryfikacji, czy w systemie wszystko jest w porządku. Dobrze, przejdźmy do następnych opcji. Zarządzanie aplikacjami. Tutaj mamy aktualizacja oprogramowania, kontrola aplikacji. Ta funkcja po prostu monitoruje aplikacje, te, które są zaufane, ograniczone i niezaufane. Zobaczcie, jaka jest bieżąca aktywność. Jest 31 aplikacji, 53 procesy, czyli dokładniej niż nawet pokazuje system operacyjny. No i tutaj jak kliknąłem w opcję pokaż aktywność, pokaż całą aktywność, to po prostu mamy informacje o tych procesach, które są uruchomione. Zobaczcie, jest też podpis cyfrowy, czyli który proces do czego należy. Gdyby podpisu cyfrowego nie było lub byłby jakiś nieznany nam, no to w tym momencie od razu wiemy, że coś może być nie tak. No i zobaczcie, zużycie procesora, pamięci, dysku, popularność, grupa zaufania. To są bardzo przydatne informacje. Bo różne aplikacje potrafią się wgrać nawet z samej przeglądarki internetowej, a to pozwala nam na pełną weryfikację. Następnie tryb zaufane aplikacje, zobaczmy, zezwala na korzystanie, zaraz nie to czytałem, zezwala na korzystanie wyłącznie z zaufanych aplikacji, zobaczmy. Włącz skanowanie systemu. Jeśli włączysz tryb zaufania, zaufane aplikacje na Twoim komputerze uruchamiane będą tylko znane i zaufane aplikacje znajdujące się w bazie danych Kaspersky Lab. Tryb ten jest odpowiedni dla osób początkujących, które chcą mieć pewność ochrony. Fajne rozwiązanie nie tylko dla początkujących, ale dla wszystkich tych, którzy nie do końca może znają się na tym, co kryje się w ich systemie operacyjnym, czy na przykład jakieś osoby starsze, czy właśnie tak jak tutaj Kaspersky sugeruje, początkowi użytkownicy, no wszyscy ci, którzy nie czują się bezpiecznie, czy nie czują, nie wiedzą, co mają zainstalowane w systemie, nie chcą tego weryfikować, to ta opcja będzie idealna. Ja ją zatrzymam, bo ta weryfikacja potrwa na pewno troszeczkę długo, a na to nie mamy aż tyle czasu, zresztą nie chcę Was zanudzać, niemniej jednak bardzo fajna opcja według mnie i tej opcji na przykład przy innych programach tego typu nie widziałem. Zobaczmy teraz wykrywanie luk. Wszystkie luki sprawiające, że Twój system jest podatny na ataki. I tutaj, uwaga, bo tu można się bardzo pomylić. Te luki to nie są luki typu Zero Day, czy informacje o braku aktualizacji, tylko to są takie informacje, a zresztą zobaczcie, bo już wcześniej przeskanowałem, typu na przykład, że jest automatyczne uruchamianie dysku twardych, automatyczne uruchamianie CD, DVD, tego typu, czyli takie kwestie nie tyle aktualizacji samego systemu operacyjnego, czy tam rejestru, tylko bardziej takie konfiguracyjne rzeczy, no związane z, powiedzmy, zabezpieczeniem, aby nic tam się nie wgrało całkowicie przez przypadek. Także te luki, to nie wiem, czy to do końca jest dobre określenie, no bo luki kojarzą nam się z zupełnie czymś innym. Niemniej jednak opcja całkiem ciekawa. Następnie ochrona danych. Szyfrowanie danych przechowuje ważne dokumenty w formie zaszyfrowanej. Uruchomimy magazyn danych i tu po prostu możemy wziąć, przeciągnąć dany plik. Teraz ten w naszym przypadku w tej chwili skrót jest po prostu przeniesiony do miejsca szyfrowanego i ktoś, kto nie zna hasła, po prostu nie otworzy tego pliku. On jest tutaj zabezpieczony, także następnie po prostu pracujemy na tym pliku, otwieramy go stąd, on jest zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Zobaczmy, klikniemy kontynuuj. Teraz patrzcie, co się dzieje. Lokalizacja magazynu, nazwa magazynu, rozmiar danych. Kontynuuj. Hasło. Kontynuuj. No i teraz mamy ten plik w sposób bezpieczny. Stąd pewnie też można otworzyć. Tak, ale jeżeli byśmy chcieli pracować na danym pliku i zapisywać dane tylko w tym bezpiecznym magazynie, no to tu mamy utworzony skrót i wtedy po prostu w ten sposób otwieramy, klikając tutaj i mamy pewność, że te dane są zaszyfrowane i nikt po prostu ich nie odczyta, nawet jeżeli nasz dysk byłby wyciągnięty z komputera, to i tak nic to nie da potencjalnej osobie, która niepowołanej osobie. Zobaczmy dalej. Narzędzie usuwania danych. No tutaj coraz częściej tego typu programy pojawiają się w firmach konkurencyjnych również. Polega to na tym, że standardowo na dysku Windows plików nie usuwa. On je tylko zapisuje, że dany plik po usunięciu jest po prostu wolne miejsce. I jeżeli będzie taka konieczność, to w przyszłości nadpiszę to miejsce po prostu kolejnymi informacjami, ale dopóki tego nie zrobi, to jest możliwość odzyskania tych danych. Specjaliści potrafią nawet wielokrotnie nadpisane dane również odzyskać, ale jest możliwość trwałego usuwania danych plików poprzez wielokrotne nadpisywanie danego miejsca, danego sektora na dysku dowolnym ciągiem znaków, tak żeby po prostu te dane uległy zniszczeniu na dysku. No i tutaj wybieramy sobie, no i właśnie do tego służy ten program. Tu wybieramy sobie plik, który chcemy usunąć, następnie metodę. No i jeżeli chodzi o metodę, to warto sobie poczytać na internecie, która metoda, jaką ma konfigurację. Tutaj na pewno będzie ilość nadpisań, jakieś dodatkowe informacje typu kod, algorytm, w jaki te dane są zapisywane. Także no tutaj akurat nie znam wszystkich tych algorytmów, no polecam po prostu Google, Wikipedię, jeżeli to Was interesuje. No i w ten sposób usunięty plik na pewno jest bezpieczny i nikt go nigdy już nie odzyska. Czyszczenie i optymalizacja. No to jest taki, można powiedzieć, odpowiednik CCleanera, tylko bardziej rozbudowane oczywiście. Zobaczcie, czyszczenie komputera. No i jak sobie tutaj klikniemy, to po prostu jest po analizie, analiza dość szybko idzie, to zobaczycie, są wykrywane aplikacje i rozszerzenia przeglądarek, które zostały zainstalowane lub zmodyfikowane przez pomyłkę. No i tutaj widzicie, nie wykryto obiektów wymagających Twojej uwagi. Następnie usuwanie zbędnych danych. I to już typowy odkurzacz. Posprawdza kosz, posprawdza temp, aktualizacje, no i zbędne pliki pousuwa. Kreator czyszczenia śladów aktywności. No jeżeli zalogowaliśmy się i chcemy ukryć nasze ślady aktywności, to po kliknięciu na ten program mamy taką możliwość. Wyszukaj ślady aktywności użytkownika, klikamy. No i przede wszystkim będzie sprawdzany cache, historia. Zobaczcie, jakie opcje są sprawdzane i to wszystko jest czyszczone. W ten sposób nasza aktywność nie będzie zarejestrowana. No i dalej rozwiązywanie problemów. Jeszcze jest konfiguracja przeglądarki. Pomaga bezpiecznie skonfigurować Internet Explorer. No i możemy sobie zrobić diagnostykę, czy na pewno nasza przeglądarka jest bezpieczna. Zobaczcie, wykryło problemy. No i te problemy po prostu można po zaznaczeniu rozwiązać. Teraz sprawdźmy sobie opcję rozwiązanie problemów z systemem Windows. No i tutaj też kreator wyszuka problemy. Zaraz zobaczymy, czy gdzie będzie szukał tych problemów. Problem, którego rozwiązanie jest stanowczo zalecane i tutaj mamy automatyczne uruchamianie dysków twardych, czyli de facto te same informacje, co w poprzedniej opcji przy lukach, tak? Takie powiedzmy coś podobnego do tego programu wykrywania luk w systemie. I teraz mamy jeszcze raporty i tutaj mamy szereg różnych informacji, kiedy była aktualizacja, kiedy było pełne skanowanie, aktualizacja bazy, kiedy nastąpiła, szybkie skanowanie. No zresztą sami widzicie, to jest szereg dodatkowych informacji. Po kliknięciu każdej z tych informacji po prostu przenosimy się do szczegółowego raportu, gdzie możemy sobie zweryfikować, co było blokowane, co było wykonywane z dokładnością, zobaczcie, co do dnia, godziny i czas trwania jest podany. No i oczywiście, jakie były podjęte działania. Jeżeli chodzi o program antywirusowy Kaspersky Total Security, uważam, że jest bardzo dobrym programem. Na słabszych maszynach musicie troszeczkę uzbroić się przy pierwszym uruchomieniu w cierpliwość, ale tylko przy pierwszym uruchomieniu. Później już działa fajnie, stabilnie. Przy szybszych komputerach no to już w ogóle nie ma mowy o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu. Uważam, że program jest bardzo fajny, ma bardzo ciekawe opcje. Najmocniejszą stroną, poza oczywiście rewelacyjnym silnikiem antywirusowym, jest to, że skanuje rootkity, poza standardowymi wirusami, to, że ma bardzo rozbudowaną kontrolę rodzicielską. No jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeglądarek przy transakcjach, no to już zaczyna być standard, aczkolwiek no oczywiście, jeżeli coś jest standardem, to Kaspersky również musi ten poziom utrzymać, więc w Kasperskim ta opcja też jest zaimplementowana. Fajnie, bo możemy sobie uruchomić narzędzia do czyszczenia systemu operacyjnego, nie musimy nic dodatkowo instalować. Wiadomo, że każda instalacja, każdy program w jakiś sposób już zaburza tą strukturę naszego systemu, a tutaj mamy wszystko w jednym. Także ja jak najbardziej polecam Kaspersky Total Security, rewelacyjny program, ale żeby nie poprzestawać na mojej opinii, czekam na Wasze opinie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o Kaspersky Total Security, czy używacie tego programu i co Wam się najbardziej w tym programie podoba. Z mojej strony będzie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie również w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, liczę na lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!